Dzień dobry. Zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń. Tak mi to pomógł. Zaprzysiężenie Marcina Krupy na prezydenta Katowic. Przyjazne miasto, miasto Solidarności. Miasto Katowice jest bliskie doskonałości, jeśli chodzi o inicjatywy lokalne. Katowice w obiektywie. Obrady jury bardzo przyjemne, bo miło jest oglądać zdjęcia zawsze. Nagrody błogosławionego księdza Emila Szramka. Jarmarki w Katowicach. Marcin Krupa został nowym prezydentem Katowic. Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publiczności i publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi to pomógł Bóg. Mieszkaniec Katowic, mieszkaniec tego miejsca złączonego pokoleń z Katowicami. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy tak mocno wspierali mnie i zaufali mi w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach. To jest naprawdę dla mnie olbrzymi honor i zaszczyt, że mogłem na was, drodzy mieszkańcy, drodzy radni, liczyć. Cieszę się, że tak to się pozytywnie dla mnie skończyło, ale poza tym, że jest to olbrzymia wdzięczność i honor, to zdaję sobie sprawę z tego, że to jest ogromne zobowiązanie w stosunku do was. Chciałbym, aby to ta kandydatura, ta czteroletnia prezydencja moja była dobrą kontynuacją tego, co dotychczas w naszym mieście się działo. Życzę miłej współpracy z prezydentem miasta, radzie i mieszkańcami. Wszystkiego dobrego życzę. Nasze miasto zostało wyróżnione specjalną nagrodą. Miasto Katowice zostało wybrane przez prezesa Europejskiej Federacji do Spraw Lokalnej Solidarności z siedzibą we Francji do nagrody Friendly City, City of Solidarity. Tym samym coroczne starania w organizacji obchodów Europejskiego Dnia Sąsiada w mieście Katowice zostały docenione na arenie międzynarodowej. W Pałacu Goldsteinu w nagrodę Przyjazne Miasto, Miasto Solidarności na ręce prezydenta Piotra Uszoka złożył Vincent Kajol, prezydent Europejskiej Federacji do Spraw Lokalnej Solidarności. Zostaliśmy w tym działaniu dostrzeżeni. Ja oczywiście otrzymałem dyplom, ale tak naprawdę podziękowanie należy się tym, którzy to zainicjowali i przede wszystkim realizują, czyli z jednej strony organizacjom pozarządowym i miejskim, ale z drugiej strony mieszkańcom, bo gdyby nie było mieszkańców, nie byłoby Katowickiego Dnia Sąsiada. Widzę, że w wielu dzielnicach podejmowane są liczne inicjatywy, a jest to bardzo silnie wspierane, wspomagane przez władze miasta. I chcę podkreślić, że miasto Katowice jest bliskie doskonałości, jeśli chodzi o inicjatywy lokalne. Kontaktując się z innymi miastami, zawsze opowiadam o przykładzie Katowic, bo jest to miasto, które zasługuje na wyróżnienie i te działania są naprawdę bardzo dobrze rozwinięte. I będziemy także dalej wspierać, żeby te Katowice jeszcze dalej się rozwijały i nie spoczęły na laurach. W mieście Katowice Europejski Dzień Sąsiada obchodzony jest od 2010 roku. Podczas obchodów mieszkańcy miasta mają okazję nawiązać i umocnić więzi społeczne z najbliższym otoczeniem. Dla mieszkańców Katowic zostają przygotowane różnego rodzaju atrakcje, takie jak parady, spotkania klubów dyskusyjnych, pokazy filmów, jarmarki garażowe, sąsiedzkie kiermasze, występy artystyczne mieszkańców, biegi uliczne, zabawy przy muzyce, festyny oraz pikniki. Tematem tegorocznego konkursu Katowice w obiektywie były kolory miasta. Najciekawsze ze zdjęć wyłonione przez profesjonalne jury znalazły się na kartach przyszłorocznego kalendarza oraz na wystawie, której wernisaż odbył się 3 grudnia w galerii SPAW. Katowice się zmieniają, pięknieją, nie trzeba o tym nikogo przekonywać. W tym roku dużo fotografii
dotykało strefy kultury, tego, co tam zostało już wybudowane. Obrady jury bardzo przyjemne, bo miło jest oglądać zdjęcia zawsze. Troszkę oczywiście trzeba się posprzeczać, troszkę pewnych różnic zdań zawsze gdzieś tam wychodzi, ale to bardzo dobrze między nami. Temat był bardzo przyjemny, myślę, dla fotografujących, ponieważ kolory miasta, barwy miasta, to jest rzecz, którą na co dzień odbieramy i wystarczyło po prostu zatrzymać te kadry, które widzimy w Katowicach i tutaj zobaczyć je wtedy na ścianach naszej galerii. W tegorocznej edycji konkursu nagrody specjalne zdobyli Krzysztof Jakubczyk, Barbara Buczyńska i Katarzyna Pawlikowska. Proszę bardzo. W kościele mariackim wręczono tegoroczne nagrody błogosławionego księdza Emila Szramka. Kapituła nagrody postanowiła uhonorować Teresę Trzeciak i Marię Gross, założycielki pierwszego hospicjum domowego w Katowicach. To nagrody, które są wręczane ludziom szczytnym. Na to nagrody nie da się zasłużyć poprzez tylko jedno działanie, czy jeden skok. Ta nagroda to jest za całą kształt działalności w swoim życiu. I tą nagrodę otrzymują tylko ludzie szczególni. Ogromny mógł zadbać za to wyróżnienie, za zaszczyt zasiadania w kręgu osób, które wcześniej zostały obdarowane tą samą nagrodą. Dziękuję. Wcześniej odprawiono sumę odpustową, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Damian Zimoń wraz z proboszczami dekanatu Katowice-Śródmieście i księżmi gośćmi. Zapraszam na relacje z jarmarków w Katowicach. Zapraszamy na kolejny już jarmark bożonarodzeniowy przy ulicy Staromiejskiej. Na jarmarku znajdziemy bogatą ofertę wyrobów artystycznych, ludowych i świątecznych z kraju i zagranicy. Na stoiskach nie zabraknie produktów naturalnie wytwarzanych w domowych gospodarstwach, m.in. serów, wędlin, wypieków świątecznych i wielu innych kulinarnych przysmaków. Na jarmarku gościć będziemy wystawców prezentujących różne wyroby artystyczne, bez których święta nie mogą się obejść. Takich jak ozdoby choinkowe, bombki, stroiki, wianki, świeczniki, aniołki z masy solnej. Zapraszam wszystkich serdecznie na moje stoisko, ponieważ to stoisko typowo związane z jarmarkiem świątecznym. Czyli są to wyroby ręcznie wykonane, wianki, stroiki, choiny, drzewka świąteczne. Całemu wydarzeniu, które potrwa do 23 grudnia, towarzyszyć będą koncerty kolęd i pastorałek. Również na Nikiszu można było poczuć świąteczną atmosferę. Wesołych świąt. Pozdrawiam, święty Mikołaj. Jarmark w tej części miasta przyciąga co roku tłumy ludzi. 6 i 7 grudnia na Nikiszowskim rynku można było zrobić zakupy, zjeść smaczne dania oraz skorzystać z przygotowanych atrakcji. Była to też okazja do zaprezentowania śląskiej kultury i tradycji, a także umiejętności i dorobku artystów, rzemieślników, rękodzielników i społeczników. Mamy tutaj piękne serwetki, które robi moja mama, piękne ozdoby choinkowe, które robi mama. Wszystkie pozostałe tutaj rzeczy, czyli choineczki, robi moja siostra, a ja od strony gastronomicznej, czyli jabłka w karmelu, pomarańcze w czekoladzie, szaszłyki w czekoladzie, no i jeszcze, obrazy mój mąż. Czyli w sumie spółka rodzinna. Handlujemy grillem, grzańcami, winem, piwem grzanym, swojskimi wyrobami, szynka, prądzica, różne krajane, kiełbasy, grubo milone, drobno milone, smalec swojski. Bardzo duże zainteresowanie jest. Ceny są dobre, jakość bardzo dobra. Zobaczmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Teatr Śląski zaprasza na spektakl Diabelska próba. Polecamy warsztaty tradycyjnych pieśni, tym razem kolędy i pastorałki różnych tradycji. 13 grudnia AZS Uniwersytet Śląski Katowice podejmie rekord Bielsko-Biała. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie com.tv.pl oraz katowice.tv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!